Przedstawiamy Państwu poszukiwane osoby w Polsce. Są to osoby niezwykle popularne, ale jak wpiszecie ich nazwiska w internecie, nigdy nie znajdziecie do nich telefonów. Nawet ministerstwo tych panów praktycznie nie odpowiada. Dzwoniłem, sprawdziłem, odebrała jakaś stażystka. Telefony są w internecie, ale są praktycznie nieme i się nie można do nich dodzwonić. Na wiele listów te instytucje też nie odpowiadają. Sprawdziłem. No, jest to partia, która jest teraz na świeczniku, omawiana przez partię PO. Jak będzie PO, będzie omawiać znowu. Odwrotnie, czyli partia PiS będzie mówić o PO i tak dalej, i potem znowu PO o PiS. A gdzie Konfederacja? No gdzie Konfederacja, gdzie po Głowackiego stronie też jest racja i tu nie ma się co uśmiechać. To naprawdę się nie ma co uśmiechać. Wy za duże podwyżki sobie przydzieliliście. Wstyd. Wstyd, pani Beato. Bo ja wierzę w to głęboko, że niedługo, tak jak to zresztą mówi, skończycie w kryminale. Tak, panie Macierewicz i Błaszczak, tak, panie Kamiński.